że różne są treningi, czasami się w jednym więcej biega, czasami więcej gra się piłką, więc faktycznie ćwiczenia były zróżnicowane, ale nie powiedziałbym, że prawda to jakoś odbiegało od innych treningów. Jak w ogóle oceniasz tutaj Warkę, hotel, boisko, wszystko jest w porządku? Bardzo fajnie, naprawdę warunki mamy rewelacyjne, boisko blisko, zresztą bardzo ładne. Okolica, no tak jak widać, że ci zieleń, cisza, spokój, więc tylko pracować. Kibice byli na treningu, zjechało ich trochę, to jakoś przeszkadzało, czy to zupełnie was nie dotyczyło? Nie, chyba nie, po prostu byliśmy skupieni na swojej robocie, a to na pewno miłe, bo zdajemy sobie sprawę, że Legia kibiców ma w całej Polsce, więc to normalne. Powiedz nam jeszcze coś o Besniku Hazim, jako widzisz po tych pierwszych dniach. No i trudno powiedzieć, prawda, dopiero się zapoznajemy, więc jakoś, prawda, moją opinią się wstrzymam. Znaczy mówię, pierwsze te treningi są takie wprowadzające, prawda, więc u każdego trenera to wygląda podobnie. A jeżeli chodzi o późniejsze, to mówię, ciężko mi powiedzieć. Długo się tam rozciągałeś po treningu, wszystko ok ze zdrowiem? Tak, po prostu wiesz, pierwsze treningi trochę było przerwy, więc każdy chce się doprowadzić do właściwej dyspozycji po treningu, bo to wiadomo, pierwsze zajęcia, jedne, drugie, więc jakieś rozciąganie na pewno trochę pomaga. Planujecie jakieś wspólne oglądanie meczów na Euro? Sami jestem ciekawy, prawda? Zobaczymy. Yes, and Dulu. Hop, 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 hop. Good ball. Good ball. Yes. Oh, yeah.